Dobra, Geralt. Wygląda na to, że już posprzątane. Dzięki za pomoc, Zoltan. Nie ma o czym gadać. Zabawa była przednia. Dość lizania się po dupach, czas napić się wódki. A ja najpierw sprawdzę, czy moje hędozonko jeszcze czeka. Tylko nie dup za ostro, żeby ci sił zostało na wódkę z kompanami. Geralt! Pierwsze gardło wiedźmińskiego cechu. Wreszcie napiję się z kimś, z kim można pogadać. Małą masz kompanię? No co taki jarpen może mi powiedzieć? Wolę już słuchać końskiego pierdzenia. Gdzie tu można pograć w kości? U pomocnika kowala. Jakoś dotąd nie było okazji, żeby pogadać o rebelii. Ano fakt. Wierzysz, Saski? Pytasz mnie, czy wierzę w to, co mówi Saskia, czy w to, że jej się uda? Jedno i drugie. Saskia nie kłamie, to pewne. A czy sobie poradzimy? Kto to może wiedzieć? Dopóki nie spróbujemy, nie przekonamy się. Na razie czeka nas wielka bitwa. Bitwa, w której ramię w ramię stać będą elfy, krasnoludy i ludzie. I to jest w tym wszystkim, kurwa, najpiękniejsze. I najbardziej kruche. Nic tak nie zbliża jak wspólne umieranie. Ci, co przeżyją, na pewno to uszanują. Jeżeli wygrają. A nawet jeśli nie. Legendy rodzą się szybko. Przyjdą inni. Ślad po królobójcy zaginął. Pod Vergen żaden by nie podszedł. Pilnujemy dniem i nocą. Zresztą, kogo mieliby tu szukać? Stenisa? Dlaczego tak bardzo chcesz dostać mordercę królu? Bo jestem niewinny. Każdy mądry to wie, a głupców nie słuchaj. Mogę tego dowieść, przedstawiając winowajcę, nie inaczej. Ślad po królobójcy zaginął. Pod Vergen żaden by nie podszedł. Pilnujemy dniem i nocą, zresztą... Kogo mieliby tu szukać? Stenisa? Dlaczego tak bardzo chcesz dostać mordercę królu? Leto dużo o mnie wie. Tylko on może mi wyjaśnić pewne sprawy. Pytanie tylko, czy warto nadstawiać głowę, żeby się dowiedzieć, co było w niej kiedyś? Warto. Ślad pod... Dlaczego? Leto odpowiada za dwa królobójstwa. Chcę wiedzieć, dlaczego to zrobił. Czy raczej dla kogo? A co za różnica? Wiedźmin nie pakuje się w polityczne bagno bez ważnego powodu. Każdy król ma za kołnierzem tyle gówna, że przejechanie po nim nożem jest usprawiedliwione. Nie podobają mi się zasady rządzące światem, ale dotąd nikt nie wymyślił lepszych. Mordowanie królów niczego nie rozwiąże. Wręcz przeciwnie. Jorvet bardzo się zmienił, zauważyłeś to? Ale jak? Że dupa mu urosła na wikcie Saski? Elf, nieprzejednany wróg ludzi, będzie walczył o ich wolność. Nie dziwicie to? Tylko harpia nie zmienia poglądów. Nie znam się na elfach, ale po mojemu to on się w tej Saski zabujał. Jorvet? A kto? Na naradzie stał potulnie jak baranek i tylko strzelał oczami w jej cycki. A jak się do niego odzywała, to miał gębę idioty, strugającego fujarkę. Znasz historię Vergen? To jedna z mahakamskich kolonii. Jeszcze 500 lat temu było ich pełno. Teraz większość to ruiny. Pierwsze miasto, w którym ludzie i krasnoludy pracowali razem. Teraz jest symbolem wspólnego umierania. Gdzie się tak śpieszysz? Wiedźmin krasnolud. To by było coś. Gdzie się tak śpieszysz? Dzień dobry, Rek! Zadajesz się co jeden, to większy cudak! Wiedźmin krasnolud. To chyba by było o tobie co. Słyszałem. Patrzcie no, moi mili! Geralt z Rivii! Witaj. Nie znamy się, ale wiem, kim jesteś. Pracuję w banku Vivaldich i jestem tu w interesach. Sprawdzam rentowność miejscowej kopalni. Vivaldi zrów? Jak ryba! A przy okazji, na mocy instrukcji udzielonych każdemu z agentów banku, śpieszę ci poinformować, że masz otwarty nieograniczony kredyt. Chcę zaciągnąć pożyczkę. Jasna sprawa.
Jednakowoż nie dysponuję dużymi środkami. Mogę zaoferować standardowy kredyt dla przedstawiciela profesji wysokiego ryzyka. Vivaldi chyba się nie obrazi, jeśli pożyczę ciut więcej. To prawie wszystko, co mam, ale dam sobie radę. Powodzenia, Wiedźminie. O! Niedźwiedziem się macałeś? Jak, przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Jorvet to nie byle krzykacz. Elfy! Dużo gadania, mało myślenia, a na koniec wszyscy giną wołając, ale im pokazaliśmy! Jorvet jest inny. Nie mieliśmy takiego przywódcy od stuleci. My? Elf to elf, krasnolud to krasnolud, a z bandyty nie będzie żołnierza. Czyli nie zaciągasz się ze mną? Tego nie powiedziałem. Daj mi jeszcze trochę czasu. My jesteśmy krasnoludki. Hop, sasa! Wiedźminie? Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Wpuśćcie tego i zaraz masz sąsiedzkie setkę. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuchu rósł. Dziwne zjawisko to by było, jakbyś raz ukradł do domu nie wrócił. Mnie na pewno nie naciągniesz, żebym ci postawił. Wiedźmin krasnolud. To by było coś. A ten Wiedźmin to... co to za jeden? Chodźmy i teraz. Przemierza krainy i zabija potwory za pieniądze. A czemu mu się tak ślipia świecą? No bo za młodu czarodzieje zbudowali. No patrz, jakie rzeczy się dzieją na świecie. Aleś mi dał popalić. Twoja matka nie zapatrzyła się nigdy na jakiegoś buchaja? O, dobrze, że jesteś, Geralt. Rym do cudzie. Nie jestem poetą. Ja wiem, ale czasami masz niezłe pomysły. Ludzie? Dobre. Piszesz poemat dla nowej muzy? Lepiej. Układam hymn Vergen. Chcesz usłyszeć pierwszą wersję? Nie. Słuchaj. Niech powstaną ci, co równość się im śni, co słysząc łopot sztandaru na wietrze do płuc chcą wciągać wolności powietrze. I pójdźmy razem, stań się naszym bratem. Wybór jest w twoich rękach, wybieraj więc zatem. Jak daleko zajdziemy w tym niezwykłym cudzie? Ramię w ramię i bok w bok. Elfy, krasnoludy, ludzie. I jak ci się podoba? Rymuje się. Dobra, to już lepiej mów, co żeś wywęszył.
Zostałeś nadworną tubą propagandową? A wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Tu nie ma żadnego dworu. Ludzie są przy Saski dlatego, że chcą, a nie, że muszą, albo że tak wypada. Masz tendencję do popadania w skrajności. A ty masz tendencję do osrania każdej, nawet najwznioślejszej idei. Staram się patrzeć trzeźwo na świat. Ale dołączyłeś do nas. Prawda? W tej chwili jestem po stronie Vergen. Tylko się nie angażujesz, co? Vergen to nie dziewka, którą można wychędożyć bez zobowiązań. Masz rację. Jak się wlazło na chybotliwy most, najlepiej przejść na drugą stronę. No i wreszcie mówisz jak ludź. O, przepraszam, to było rasistowskie. Wreszcie mówisz mądrze. Zauważyłem, że Jorvet się zmienił. Bo tutaj wszyscy się zmieniają. Oczywiście oprócz ciebie. Nie lubię takich zmian. Nie wierzę w nie. Głupi jesteś. Saskia dała Jorvetowi szansę. Jak ją wykorzysta, będzie mógł wyjść ze swojej nory. Mało tego, jak mądrze rozegra karty, wszyscy zaczną go szanować. Ludzie pamiętają tylko to, co chcą pamiętać. Masz rację. Niepodległe państwo w Dolinie Pontaru może sprawić, że Jorvet przepoczwarzy się z bandyty w rycerza. Dlatego nie ma się co dziwić, że się zmienił. Dziecka pod opiekę bym mu nie dał. Ale kto wie, co z niego będzie. Znowu przypomniała mi się Yennefer. Triss? Yennefer? Ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Yennefer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Triss żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. Ruszam za Triss, jak tylko będę mógł. A co z Yennefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Przypomina mi się coraz więcej. Powoli układa się to w całość. Co tym razem sobie przypomniałeś? Podróż. Niekończącą się wędrówkę na południe. Szedłem za Yennefer, za dzikim gonem. Nie wiem jak długo, było zimno. We wsiach, które spotkałem na szlaku, mieszkali tylko starzy ludzie, ale nikt nie chciał mi powiedzieć, co się stało z młodymi, z dziećmi. Starzec, którego przycisnąłem, twierdził, że w okolicy grasują watahy wilków, że plenią się utopce i zgnilce. Nikt nie chciał mówić o dzikim gonie. I co dalej? Nie wiem. To może chociaż jakiś trop? Mówiłeś, że istnieją elfie poematy na temat gonu. Powiedziałem, że mogą istnieć. I to stare. Ja ich nie znam. Ale rozejrzyj się po okolicy. Może wpadnie ci coś w ręce. Jedno jest pewne. Po tej stronie mgławicy nie ma letu. Jak chciałeś gonić mordercę, to trzeba było pójść z Roszem do obozu Henselta. To, że poszedłem za Triss, nie oznacza, że zapomniałem o Leto. A w sumie to nie wiem, dlaczego tak bardzo ci na tym zależy. Nie twój kurnik, nie twoje kury. Moja reputacja to coś więcej niż kury w kurniku. Dopóki nie dopadnę Leto, będą mnie uważać za królobójcę. Tutaj nikt nie uważa cię za królobójcę. Mylisz się. Traktują mnie dobrze, bo jestem im potrzebny. To się może zmienić w każdej chwili. Możesz mieć rację. Załóżmy, że go dorwiesz. Co z nim zrobisz? To się okaże, jak poznam prawdę.